Siemanko, ja jestem Tricus i dzisiaj gramy na hardkorowym serwerze. Tak, jest to tryb hardcore, IP serwera to cloudmc.pl. Generalnie serwer mi się naprawdę spodobał, poznałem go niedawno, a że lubię serwery hardcore, to po prostu stwierdziłem, że sobie na nim pogram. I wiecie, podoba mi się póki co, dlatego że ze Stone'a dropią właśnie różnego rodzaju rzeczy, można się bardzo szybko tutaj na tym serwerze wzbogacić i coś osiągnąć po prostu. I mam w ogóle taki plan, żebyście może właśnie... Co tu się dzieje? Żebyście może także ze mną pograli na tym serwerze i wtedy byśmy na przykład mogli założyć jakąś gildię i po prostu wszystkich pociachać, być królami tego serwera. Byśmy się nazwali Gildia Jeża albo coś takiego i byśmy byli naprawdę, naprawdę prokoksami. Na razie sam zaczynam. Chwilkę dopiero pograłem, żeby zobaczyć tak naprawdę jak bardzo serwer jest warty grania i no i muszę przyznać, że mi się spodobało, ale dobra, już się trochę skoncentrujmy. Z bloków, jak widzicie, nie dropią zwykłe takie bloczki, tylko właśnie mamy taki drop. Zrobimy niedługo żelazną zbroję. Tutaj widzę, diaksy też szybko dropią, więc zrobimy żelazną zbroję i diaksową resztę ekwipunku. Właśnie, w sumie, skoro dropi wszystko ze Stone'a, to nie musimy się nawet skopywać tak w dół, tylko możemy ogarnąć tutaj różne rzeczy. I chwila, bo muszę sprawdzić jedną opcję, która wydała mi się bardzo ciekawa. Chwila, zrobię może najpierw... przydałoby mi się... O Jezu! Ale mnie zaskoczył. Obym nie padł tylko. Dobra, mamy drewno, mamy. Przydałaby mi się skrzynka albo dwie na moje rzeczy. Tutaj jest taka moja... A chwila, mamy ender chesta, zapomniałem. Więc wszystkie takie nasze ważne rzeczy, powiedzmy, możemy odkładać właśnie do ender chestów. To nie, najpierw zrobimy z tych diaksów może jeden kilofik, aby kopanie było dużo szybsze. Dobra, pyk. Mamy diaksowy kilof i jeszcze może diaksowy mieczyk na wszelki wypadek, gdyby ktoś znalazł moją kryjówkę. Resztę diaksów możemy wpakować tu, emeraldy na razie nam się nie przydadzą. Węgiel git, to też. To się nie przyda. Dobra. O, jeszcze to w sumie. Okej, i patrzcie, mamy tutaj taką opcję, obniżę mikrofon, patrzcie, że wpisujemy ukośnik lucky block drop i wypadają nam właśnie takie różne rzeczy. Upośledzony Stefan, nie wiem co to jest, ale chwila, jak to, nie mam pojęcia w ogóle jak to przyciągnąć. Tej temki, no ale dobra, w każdym razie wydropiły. Będę musiał się jeszcze dowiedzieć paru rzeczy na temat tego serwera. O, teraz aż się miło kopię. Chciałbym mieć już zbroję. Najlepiej w sumie z diaksów, a nie taką, wiecie. Taką w ogóle dawajcie łapki w górę i powiedzcie, czy chcielibyście właśnie serię taką z serwera hardcore, nawet. Właśnie pytaliście się mnie o granie z widzami, tak więc można by było w sumie zrobić granie z widzami właśnie na hardkorowym serwerze. Byśmy ustawili sobie sojusz, albo w sumie moglibyście być na mnie, ale ja lubię swoich widzów i nie chciałbym was skrzywdzić, a tym bardziej, żebyście wy mnie skrzywdzili, bym nie chciał. Kurde, już 6 diaksów nam wydropiło. Więc zrobimy prowizorycznie pewnie najpierw zbroję z plastiku, w sensie oczywiście chodziło mi o żelazo. Już mamy pełny ekwipunek, co nam się nie przyda? Stringi, o w sumie nie, w sumie stringi nam się przydadzą, dlatego że no właśnie. Och, chwila, co to jest? A dobra, myślałem, że to mob spawner będzie. Wrzuciliśmy tutaj kobla, kobel nam się zdecydowanie nie przyda. Dobra, odejdźmy od niego, żeby nas nie gonił.
ten cobblestone'ik. O, w ogóle szybko też się strasznie wbija tutaj level, jak widzicie, więc wszystko będzie można zenchantować niedługo na fulla. Tylko trzeba będzie zebrać odpowiednie materiały do enchantu i wtedy będzie git. Dobra, już niedługo nas będzie stać na cały ekwipunek żelazny i będzie można już wychodzić do ludzi, albo wyjść po prostu z tej kryjówki. Dobra. Do serweru w ogóle można mieć VIP-a, jeszcze nie ogarniałem, co on daje, szczerze mówiąc. Pewnie coś daje, ale myślę, że przyjemnie gra się także bez, bo to tylko kosmetyczne rzeczy. Chociaż nie wiem, trzeba by było zobaczyć. O kurczę, jest click mining komenda. Kozacko. Jeżeli nie wiecie, co to... Nie, nie ma jednak, to po prostu mój kill-off tak szybko kopie. Co to było? A, emerald chyba mi po prostu drapnął. Już mam 20 diaksów, niesamowite. To chwila, robimy od razu diaksowy ekwipunek, skoro już mamy tyle tego. Pyk, 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 pyk. O, kolejny diaks. Kolejny. Wow. Ale nam kozackie rzeczy tutaj dropią. Kurde. Podjarałem się. Jeszcze dwa diaksy i robimy ekwipunek. Kozacko, ludzie. Jestem bardzo zadowolony, że tak szybko można, że nie trzeba spędzić po prostu wielu godzin na szukaniu tych różnych rzeczy. Już mam diaksy, ale rozkopię jeszcze tutaj, żeby nam po prostu się... żebyśmy po prostu dostali jeszcze więcej rzeczy. Mam nadzieję tylko, że nikt nie wpadnie w najbliższym czasie i nas nie zabije. Okej. Lecimy. Dobra, zacznijmy. Pyk, klata. Pyk. Spodnie. Pyk. Hełmuś. I pyk, bang. Co możemy wyrzucić? Dirta. Dobra, możemy teraz ubrać. Już jesteśmy w diaksowej zbroi, jak widzicie. Mamy diaksowy mieczyk. Już niczego się nie musimy bać. Kurde, noc jest. Ja to mam jakiegoś pecha. Wszędzie, gdzie się pojawię, to jest noc. W sumie mogę tutaj nie stawiać pochodni, bo od razu będą wiedzieć, że ktoś tutaj jest i mnie będą uganiać inni gracze. Ale dobra. Spokojnie, w sumie zobaczmy. Bo wiecie, jak tutaj trafiłem? Aby zacząć kopać. O fuck, popsułem. Aby zacząć kopać różne bloczki, to trzeba po prostu... są takie batony na spawnie, które właśnie sobie naciskacie i wtedy was wysyła do losowej jakiejś, o, golden karoty, jakiejś lokalizacji, na której dalej możecie grać. Zbiorę te pochodnie, żeby nie odkrywać mojej kryjówy, chociaż i tak w sumie jest beznadziejnie schowana. I jak ktoś z was by chciał ją znaleźć, to by znalazł ją z łatwością. I właśnie, zapraszam was na mojego fanpage'a i na nim będę dawał posty, kiedy będę sobie grał, żebyśmy zagrali razem na przykład. Tutaj możecie na razie pograć, aby ze mną już zagrać, gdy będziecie mieli fajny ekwipunek, jakiś level i tak dalej. No, to będzie fajne. Lapis jakiś nam się wydropił? Nie wiem, czy nam się wydropił. W sumie dziwnie się kopie, jak kopiecie żelazo, a nie dropi wam żelazo, nie? A z takich rzeczy wam dropią diaksy nagle ze stona. Dawajcie mi więcej tego. Muszę trochę bardziej ogarnąć właśnie jakby jak co się robi na tym serwie jeszcze, bo pewnie wielu opcji nie znam. No ale cóż, dopiero zaczynam w sumie grę, więc nie muszę wiedzieć wszystkiego. Do 50 levela dobijmy, takie mam ambicje. Dobra. Okej. No to tak, jeszcze IP serwera. O kurde, gdzie...
A, dobra, to jest chyba moje mieszkanko. IP serwera będziecie mieli w opisie. Tutaj mieszkam? Chyba tak. Chyba, że to ktoś inny. Ale nie, no chyba to ja. IP serwera będziecie mieli oczywiście w opisie jeszcze filmiku, abyśmy pograli sobie razem. I już chyba wiecie, tak naprawdę nie ma co tak przyciągać tego odcinka, bo nie chcę, żeby było zbyt nudno. Ja tutaj jeszcze chciałem sobie okopać jakiś o wiele lepszy ekwipunek, powydobywać dużo właśnie jakichś rzeczy i wtedy bym z wami znowu pograł. Właśnie najlepiej by było, jakbyście wy ze mną jeszcze byli, to we trójkę byśmy nawet się pobudowali albo coś w tym stylu. We trójkę powiedziałem? W sensie razem. I dobra, krówko dawaj mięso. Ja się z wami żegnam w full secie diaksowym. Pamiętajcie o daniu łapki w górę i to by było na tyle. Piszcie, czy chcecie serię hardcore. Na razie. Chpdż.